jest najdoskonalszy pomidor na świecie. O niedoskonałych kształtach. Przejrzały, w związku z tym najsłodszy i koniecznie z pestkami. Więc jak ktoś Wam powie, żeby wycinać pestki, gniazda nasienne i je wyrzucać, to absolutnie tego nie róbcie. My te nasiona dzisiaj wykorzystamy do potrawy, która jest trochę wstępem do kolacji albo przerwnikiem między innymi potrawami. Będzie to starty na tarce przejrzały pomidor z oliwą bazyliową. Nic innego mi nie pozostaje, jak jeszcze wykorzystać na samym początku pierwszy składnik, czyli czerstwe pieczywo, które szybciutko podgrzejemy na patelni z dodatkiem oliwy. O, o i o. Odrobinę oliwy, niech ona złapie trochę temperatury. Na patelni, ale już szybciutko, jak widzicie, że ona się tak już rozlewa po całej powierzchni patelni, to znaczy, że można kromki czerstwego pieczywa położyć na jej powierzchni. No i teraz do miski będziemy ścierać pomidora. Żeby sobie ułatwić trochę zadanie, to nacinamy go o tak, na krzyż. O, proszę popatrzeć. Delikatne nacięcia ułatwią nam zadanie. Mamy tu tarkę, wsadzamy ją do środka do miski, żeby zetrzeć bezpośrednio do miski tegoż pomidora. Zadanie jest to arcyproste, ponieważ on jest przejrzały, więc też mięciutki. A dodam, że bardzo często w sklepie taki przejrzały pomidor jest też tańszy. I jeszcze jedna ciekawostka. Gdzie przechowujemy pomidory? Wiem, ja już słyszę te głosy. Każdy pewnie powie, że w temperaturze pokojowej, a nie zawsze, bo gdy temperatura pokojowa latem jest wysoka, czyli wyższa niż 23 stopnie, to lepiej takie pomidory przechowywać na drzwiach lodówki w papierowej torbie albo materiałowym woreczku. O. I powoli pojawia się w mojej misce tak zwany żel pomidorowy. A z kolei na dłoni pozostaje sama skórka z pomidora. I ta akurat już zasługuje na wyrzucenie, ale cała reszta się nie zmarnuje. I jak widzicie, na razie nic nie solę, ale to nie znaczy, że tej soli tutaj nie będzie. Ona będzie i będzie odgrywać bardzo ważną rolę. O! I tak wygląda absolutnie sklapciała, niepotrzebna skórka z pomidora, która do niczego już nam nie posłuży. Zajrzymy tutaj na jedną stronę grzanek, ale spokojnie, widzicie? Tą przystawkę robi się właściwie w momencie, w czasie, w którym przygotowujemy grzanki na patelni. Dobra, tutaj mamy żel. Cały wydłubujemy z tarki. Ja muszę Wam pokazać tą konsystencję, ona jest przecudowna. To normalnie wygląda, jakby to był taki kisiel prosto od babci, tylko że z pomidora. Delikatne są bąbelki, wszystko to, co powinno być. No a teraz przygotujemy oliwę bazyliową, bo ona ma naprawdę bardzo intensywny smak, więc przemiesza się z delikatnym, bardzo słodkim pomidorem. Co ważne, jeżeli wykorzystujemy zioła z doniczki, to nigdy nie zrywamy pojedynczych listków, tylko zdecydowanie ścinamy łodyżki tuż przy ziemi. Dzięki temu te zioła łatwiej wyrosną. Jest. Do tego ząbek czosnku. Niech trochę gryzie ten czosnek na podniebieniu. No i znowu oliwa. I znowu nie używam soli, ale nie zapomnimy o niej. Dużo, dużo, dużo. Niech to będzie płynna bardzo oliwa. O turbozielonym kolorze od tego chlorofilu, który jest w bazylii. Blendujemy. Sami zobaczcie. A gdy odkręcę i zajrzę, to tutaj jest już taki zielony kolor, jak z bajki. Jak sami widzicie, same kolory przypominają włoskie smaki i dobrze Wam się powinno tak kojarzyć. Teraz na talerz najpierw wleję żel pomidorowy, gęściutki, razem z pestkami, czyli razem z piątym smakiem umami, do tego oliwa i uwielbiam to w tej potrawie, właściwie w przystawce, że te kolory się właśnie nie mieszają ze sobą, one tylko i wyłącznie przenikają.
rozprowadzam, cudnie to wygląda. A teraz wiesz, posypiemy solą jodowaną. I teraz tak, są tacy, którzy narzekają absolutnie, że sól się zbryla. Niesłusznie, bo gdy sól się zbryla, to znaczy, że tam nie ma antyzbrylaczy, czyli żadnych dodatkowych, zbędnych składników. Jedyne, co w tej akurat soli jest, to jod, czyli bardzo ważny składnik dla naszego organizmu. I proszę bardzo, na wierzchu będzie sól, bo ona ma trochę podjudzać wasze podniebienie, żeby chciało wam się jeszcze więcej jeść i więcej pić, żebyście byli gotowi na kolejne potrawy. I te grzanki są po to, żeby zrobić tak zwaną skarpettę, czyli wylizywanie talerza za pomocą właśnie takiego czerstwego pieczywa. Pyszność, dlatego polecam wam to jako przystawka, starter albo po prostu przerwnik pomiędzy daniami. No i polecam wam również subskrypcję kanału Soli Chłodawskiej. Koniecznie przyciśnijcie dzwoneczek. Do zobaczenia.